Zupa krem z kukurydzy z pikantną habanero posiada meksykański rodowód, a dodatek mleka kokosowego i imbiru znacznie ją urozmaica i dodaje międzynarodowego charakteru. I właśnie od imbiru zaczynam przygotowanie. Obieram go i kroję na plaster. Moja zupa będzie bardzo pikantna. Papryczkę habanero kroję w drobne kawałki. A ciekawego i tego pożądanego aromatu doda czosnek, którego kroję w plasterki. Na mocno rozgrzaną patelnię wlewam trochę oliwy, dodaję masło i wrzucam czosnek, imbir i papryczkę habanero. Mieszam, smażę przez niecałe 2 minutki i dorzucam 2 puszki odsadzonej kukurydzy. Jeżeli jest sezon, należy użyć świeżej. Dodaję też troszkę pasty curry, słodkiej papryki w proszku i kurkumy. Mieszam i smażę przez kilka minut, aż kukurydza zacznie się rumienić. Wtedy dolewam troszkę bulionu, żeby zdeglasować patelnię. I całą jej zawartość przelewam do gotującego się bulionu. Ja użyłem drobiowego, ale może być też warzywny. Gotuję przez 10 minut, następnie wszystko za pomocą blendera miksuję. Po czym doprawiam do smaku i dodaję puszkę mleka kokosowego. Mieszam. Gotuję jeszcze przez jakieś 2-3 minutki i wykładam na talerz. Na wierzch układam kleksa kwaśnej śmietany, posypuję pociętą natką pietruszki i delikatnie słodką papryką w proszku. Zupa jest niesamowicie pożywna, pełna smaków i aromatyczna, więc koniecznie zróbcie ją w domu. A podobne inne przepisy możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.